Co jest? On da nam znać, bodajże chyba, czy nie, sorry. Trzeba przytrzymać przede wszystkim, żeby go odpalić, z tego co pamiętam. Powinien wydać dźwięk. Dźwięku nie wydał. Kurwa, nie wiem jak odpalić. Patusie jebany z Opla rdzewiejącego. Yo, yo, mordeczki, z tej strony Łysy. Chcieliście, żebyśmy zrobili odcinek o dronie, a więc ten odcinek, mordeczki, robimy. A ja na samym wstępie oczywiście chciałbym was zachęcić do zostawienia subskrypcji, zostawienia łapeczki w górę i również zachęcam was do wbijania na Instagrama LysyTV, ponieważ tam wszystkiego dowiadujecie się wcześniej, zanim przede wszystkim te filmy wychodzą, co jest moim zdaniem fajne. Mordeczki, ja wam życzę miłego oglądania. Siemanko moi drodzy, a więc może unboxingu drona nie będziemy robić, tak jak obiecałem, ale bo nic tam, można powiedzieć, nie ma nic z tym szczególnego, ale pokażemy wam trochę tego drona, także chodźcie, zobaczymy sobie trochę, nie patrzcie na ten burdel w golfie przede wszystkim. Tutaj mamy taki joystick, w który jakby wpinamy telefon, są różne końcóweczki, tutaj może wam pokażę te końcóweczki. Mamy różne końcóweczki do różnych telefonów, także moi drodzy, jeżeli chodzi o starego typu telefony, o iPhony, nie ma problemu. Również mamy kable ładowania, tak żeby wam szybko to pokazać, bo to jest jakby najmniej istotne. Mamy kabel ładowania typowo do drona, z typem C. Tutaj mamy ze starym typem do joysticka. I teraz przejdziemy sobie do samego joysticka. Joystick, jak widzicie, jest takich niewielkich rozmiarów. O! Niewielkich rozmiarów, prawie mi upadł. No i generalnie tutaj wkładamy telefon. Tutaj mamy podłączony kabelek z jednej strony do joysticka, a ten kabelek podłączamy do swojego telefonu. Tutaj mamy anteny, które odpowiadają za sygnał i łączność z dronem. No i poprzez jakby telefon łączymy się z joystickiem. Później poprzez aplikację DJI Fly łączymy się bezpośrednio z dronem, którego wam właśnie teraz pokażę. Dron bardzo malutki, rzeczywiście dosyć lekki. Waga takiego drona to jest 249 gram, także to jest bardzo mało. Nie wiem jak tam teraz to wszystko wygląda z przepisami, ale to wszystko cały czas się zmienia. Jest to dron z kamerką, jest to DJI Mini SE. Kwota takiego drona to jest, oscyluje około 1500 zł. I jest to dron tak naprawdę dla amatorów. A wy za chwilę zobaczycie sobie, jak go uruchamiamy, jak nim się lata bezpośrednio po kolei z instrukcją. No i zobaczycie sobie przede wszystkim, jak ten dron nagrywa. No i czy da się nim w ogóle latać. Także lecimy dalej. Ok, moi drodzy, a więc jesteśmy dalej i pokażę wam, jak z takim dronem przede wszystkim się połączyć, jak to wszystko popodłączać i jak zrobić nim pierwszy start. Mianowicie, telefon sobie uruchamiamy, komponujemy go tutaj, podłączamy normalnie pod port ładowania. Ty, nie łączy się. Dobra, ok, już pamiętam, trzeba wcisnąć najpierw przycisk, a potem go przytrzymać. Ok, czyli mamy joystick odpalony, teraz podłączamy sobie telefonik. O, teraz telefonik już widzi, jest świetnie, kolorowo. Ok, telefon mamy podłączony. Teraz sobie szukamy aplikacji DJI Fly. Jak taką aplikację DJI Fly znaleźć? Otóż możecie jej szukać w sklepie Play, aczkolwiek nie zawsze ją znajdziecie. Również też jest do znalezienia na App Store, jeżeli chodzi o iPhony. Ale najprościej sobie wpisać tutaj w goglach DJI Fly. Bezpośrednio znajdzie nam na stronie DJI tą aplikację, pobieramy sobie. Oczywiście ja tą aplikację mam pobraną, pokażę wam właśnie jak to wygląda. I wygląda to w ten sposób, że tutaj przenosi nas do głównego panelu i w momencie gdy będziemy łączyć się z joystickiem, jak i z dronem, przekieruje nas do wybrania drona, którego mamy i użytkujemy, i krok po kroku instrukcja nas poprowadzi do tego, jak z tym dronem się zsynchronizować. Taka to jest aplikacja i tutaj mamy instrukcję łączenia. I teraz wybieramy sobie docelowy model. Mamy różne modele, mamy Mavica 3, mamy Air 2S, mamy FPV-kę, mamy DJI Mini. DJI Mini generalnie to jest Mini 2 przede wszystkim. Jest prawie to samo co DJI Mini SE. Ale my mamy DJI Mini SE, czyli wybieramy DJI Mini SE. Mamy instruktaż po tym, jak tutaj ogarnąć joysticzek. Zapomniałem o jednej ważnej rzeczy, moi drodzy. Czyli wkręcenie właśnie joysticzków, które dostajemy w zestawie. W zestawie przede wszystkim też dostajemy zapasowe joysticzki, zapasowe skrzydełka. No bo jest to dron dla amatorów. Jako amator czasami mogę go zepsuć. Polecam również zakupić
Jeżeli będziecie mieli w planach kupić takiego drona, to zakupić DJI Care. To jest ubezpieczenie DJI-a, bo niestety sklepy, które go sprzedają, nie oferują właśnie ubezpieczeń żadnego typu. Dlatego bezpośrednio z tym się trzeba kierować do DJI. Dobra, teraz tak, mamy to zrobione, lecimy dalej, czyli odpalamy sobie dronika. Dronika również tutaj sobie odpalamy, jest tutaj przycisk, czyli naciskamy raz i trzymamy. Skrzydełka zawibrowały, wydał dźwięk, no i teraz będziemy go parować. Ok, moi drodzy, tak jeszcze tylko wam pokażę podgląd kamerki, jak widzicie, widzimy fokusa tutaj. Jest to fokus, jest fokus. Dosyć ładnie to wygląda. I żeby go wznieść w powietrze, klikamy tutaj, automatyczny start, przytrzymujemy, on się wznosi sam. No i możemy sobie latać. My lane fast, call it high speed. I've been working hard, yeah, I've been working nightly. If you think you'll win, ha, not fucking likely. I be taking shots, yeah, cold-blooded, icy. Watching numbers grow is what I call sightseeing. In the front row, run it up when they hype me. The following grows, they know how to ignite me. Call me CEO, I've been running shit right, see. And I ain't playing games, I create my own lane. Making pleasure out of pain, Turning losses into gains, I'm the boss, I'm making change. I've been rocking this exchange, Popping off and risking things, gonna make a fucking name. Kurwa, tylko nie ląduj mi na pokusie. Jebane. No nie no, generalnie powiem wam, że naprawdę fajna zabawka. Na pewno się przyda do robienia fajnych przede wszystkim ujęć dla was. Mam nadzieję, że was je... Znaczy, mam nadzieję, że was je urzekną. Mam nadzieję, że one was urzekną. No i miejmy nadzieję, że szybko go nie zepsujemy. No, zabawa fajna, jeszcze muszę kupić do niego kartę pamięci, bo musi mieć dosyć dobrą kartę pamięci, ale jest jeszcze jedna rzecz, którą fajną chcę wam pokazać, czyli tryb sport. Teraz ten dron jest naprawdę szybki. Zobaczcie sobie, jak on leci w górę. Ja spróbuję tak do kamery podlecieć. No dawaj. No właśnie, by mi zaraz wyjebie. Wolno! Wolno kurwa, wolno! Wolno kurwa jebana ma... I tak to, moi drodzy, właśnie wygląda taka przygoda z takim dronem. Sami widzicie, jest taki mały bzyczek, ale idzie naprawdę nagrać kilka fajnych ujęć, sami widzieliście zresztą. No i co, jeżeli podobają wam się takie treści, zostawcie łapeczkę w górę, koniecznie zostawcie suba, bo lecimy po 1000, a na 1000 subów, tak jak mówiłem, będzie konkurs z naprawdę fajnymi nagrodami. Także to tyle ode mnie, trzymajcie się ciepło i naura! You know where to find me, and if you're going to hate this, you can fucking bite me.